Okej, Pepo, jeszcze chwilkę z tobą poczekam, aż smerfetka przyjdzie i pojadę sobie z powrotem do domku. Dobrze, tatusiu, ale przyjedziesz później po mnie, tak? No ależ oczywiście, za godzinkę. Hej, Pepa. O, hej, smerfetko, super, fajnie, że jesteś. Okej, tatusiu, możesz jechać. Okej, Pepo, co będziemy robić? Ja myślałam, że sobie troszkę pospacerujemy. Dobrze. Hej, chodź za mną. No chodź, chodź, smerfetko. Ho, muszę tacie powiedzieć, kogo ja tu widzę. Tato! Tato! Gdzie jesteś? Co chcesz ode mnie, nieudaczniku? O, jesteś. Słuchaj, widziałem smerfetkę na plaży. Słucham? Smerfetkę? Gdzie? Pokaż mi gdzie! Na plaży, przy kąpielisku. O, to niedaleko stąd. Okej, idę tam. A może chociaż jakieś dziękuję? Jak ja uwielbiam się patrzeć na morze. Ten szum fali jest coś przepięknego. Ja tak samo. Klachier, zobacz, tam jest smerfetka. Miau. O nie! Gargamel! Teraz nie ma ucieczki. Jesteś moja smerfetko. Zrobię z ciebie zupę smerfową. Proszę stąd iść. Natychmiast. A ty, świnko, bądź też lepiej cicho. Bo zupę ze świnek też lubię. Co my teraz zrobimy? Puść mnie, ty obrzydliwy rekinie! Szybko, smerfetko, to jest nasza szansa. Puszczaj mnie natychmiast, ja jestem Gargamel, czarodziej. Klakier, miau. O nie, uciekli nam, uciekła mi moja zupa. Miau, zupa uciekła. Udało nam się. Tatusiu, tam był Gargamel i rekin go zaatakował i dlatego udało nam się uciec. O, brzmi bardzo niebezpiecznie. Chodźmy szybko do domku. Smerfetko, chodź też z nami.